Cześć! W dzisiejszym odcinku wymienię i opiszę stosowane zabezpieczenia przy automatyzacji bram nawojowych. Zgodnie z normą ustawową, w przypadku zautomatyzowanych bram nawojowych należy stosować minimum dwa zabezpieczenia przed ich zamknięciem. Ma to na celu uchronić bramę przed uszkodzeniem przedmiotu, który mógłby znaleźć się na drodze jej pracy. Najpopularniejsze metody to odpowiedni napęd z systemem przeciążeniowym, układ fotokomórek oraz hamulec awaryjny. Zacznę od napędu. Napędy serii BD i EVI są wyposażone we wbudowany system przeciążeniowy. Oznacza to, że jeśli opór zostanie wykryty, to napęd samoczynnie zatrzyma opuszczanie pancerza. Szczegółowy opis sposobu działania napędu BD znajduje się w osobnym filmie. Druga metoda to fotokomórka. Zamocowana na stałe do dolnej listwy pancerza rejestruje obiekty na całej powierzchni światła bramy. Dzięki temu może odnotować przedmiot, a następnie cofnąć pancerz, chroniąc wykryty obiekt przed uszkodzeniem. Trzecia metoda to hamulec inercyjny. Prawidłowo zamontowany rejestruje gwałtowne opuszczenie bramy, np. w efekcie jej zerwania oraz natychmiastowo zatrzymuje jej opadanie. Wiedząc jak działa, można sobie wyobrazić jak ważne stanowi zabezpieczenie, które jak się domyślamy może uchronić przed poważnym uszczerbkiem nie tylko przedmiot, ale i osobę. Opisy produktów w naszej ofercie, które stanowią odpowiedź na potrzebę zabezpieczenia bramy nawojowej, znajdziecie w linkach poniżej. Zachęcam Was do zapoznania się ze standardami normy ustawowej, gdyż powstała ona w celu zwiększenia bezpieczeństwa i bezawaryjności systemu automatyzacji. Teraz jednak dziękuję już za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.